Moi kochani, doszedłem do takiego bardzo prostego wniosku, że udawanie człowieka mało inteligentnego, czyli takiego głupka, może być bardzo korzystne. Szczególnie w takich sytuacjach jak chociażby finanse, jak chociażby handel krajowy lub zagraniczny, lub nawet podryw. Jeżeli udajesz człowieka z ludu, to masz dużą szansę poderwać kobietę z ludu, ponieważ kobiet z ludu jest więcej niż kobiet z innych terytoriów. No i dlatego uważam, że udawanie kogoś innego niż się jest, może być bardzo korzystne, szczególnie wtedy, kiedy udaję prostszego trochę niż jestem. Jak udaję prostszego niż jestem, to w razie czego mogę zacząć udawać albo wrócić nawet do stanu faktycznego, że jestem całkiem inteligentny. Natomiast uwaga, w drugą stronę, udawanie kogoś mądrzejszego niż się jest, nie tylko, że naraża się na śmieszność, taki osobnik, to jeszcze dodatkowo jest to niezwykle ryzykowne, powiedziałbym niebezpieczne, gdyż jak ktoś udaje mądrego, a mądry nie jest, to bardzo szybko trafia na osobę, która chce go nie tyle nawet przekonać, co mu pokazać, że jego mądrość jest pozorna, nadmuchana jak balonik i wystarczy maleńka szpileczka i pęknie z hukiem. To znaczy, jeżeli udajesz mądrego, szczególnie w interesach, to bardzo ryzykujesz plajtę. Natomiast jeżeli udajesz mądrego przy kobiecie, a taki nie jesteś, kochany, to przede wszystkim oprócz rozczarowania będziesz miał pusty portfel.